Witam, komisarz. Dobrze, że pan przyjechał. Z żoną dzisiaj rocznicę obchodzę i bilet do SPA kupiłem. Szybko się uwiniemy, to jeszcze zdążę kupony powypełniać. Ma pan rodzinę? Nie, może mnie pan zapoznać ze szczegółami? Ja mam żonę i córkę. Ze szczegółami sprawy. Ach tak, chodźmy. Na podstawie dokumentów w portfelu stwierdziliśmy, że ofiara to... Mam zdjęcie. Rany kute na całym ciele, łamane palce. Zmierzone kolana. Mózg wyjęty z czaszki. Nie wiem, co stało się z drugą gałką oczną. Miał wokół siebie pełno białego proszku. Kokaina? Prawdopodobnie tak. Usłaliśmy próbkę do laboratorium. Tu mam drugą. No panowie, umówiłem się na kolację z córką. To się musi zaopiekować tym ciałem. Po cholerę, przecież nikt go nie weźmie. No, racja. Chodźmy. Kolejna noc rozpoczęła się jeszcze bardziej nieciekawie niż poprzednia. Podczas kolacji nie starczyło mi jogurtu do mustu. Cały czas mam w ustach ten suchy posmak. A, no i jeszcze ten trup. Dowiedziałem się od informatora, że ofiara była przedwczoraj w barze. Postanowiłem zatem odwiedzić kolebkę kmiotstwa i hołoty. Dobry. Czuję się jak Odys wracający do domu. Z tą różnicą, że nie czeka na mnie pies, syn i kochająca piękna żona. Czekałem na ciebie. Naprawdę? Tak. Jesteś naszym setnym klientem. Uwierzysz? Dostajesz kolejkę wybranego alkoholu gratis. Poproszę szkocką. Ile pijesz? Sam nie wiem. Chyba tyle, co wszyscy. Tyle, co wszyscy? Panie, tyle, co oni, pan pijesz? W takim razie poproszę mało. Kto je tu sprowadza? Szukam kogoś. Kończę dopiero o 10:00, maleńki. Nie to miałam na myśli. Szukam kogoś, kto mógłby mi coś powiedzieć o tym człowieku. Był niedawno w tym barze. Być może próbował handlować tym. Tak, kojarzy go. Zadawał się z tym. O, tam się. O tak, właśnie tak. Od razu zwróciłem na pana uwagę, panie detektywie. Mówi pan, ja uwielbiam mundurowych. Mam taką małą słabostkę. Wyrzucili mnie za to z wojska. Też mi miło pana poznać. Chciałbym dowiedzieć się czegoś o pańskim znajomym. Tak, siedzieliśmy razem w kryminale. Mówił, że lubi bardzo dziwne rzeczy. Bardzo niegrzeczne rzeczy. Mówił też, że widzi zmarłych, a później przyniósł tę książkę. Mógłby pan powiedzieć, jaką książkę? Tę książkę. Od tego wszystko się zaczęło. Co się zaczęło? Kres czasów. Wesoł się twali coś bardzo złego. Mówi, że potrafi to okiełznać, że klucz stworzenia znajduje się w jego domu. Mógłby pan powiedzieć, gdzie on mieszka? Nadchodzi śmierć i zniszczenie. Zgroza! Tak, już to słyszałem. Może pan powiedzieć, gdzie znajduje się jego dom?
tak, przepraszam. Trochę mnie poniosło, oczywiście. Spotkanie z tym człowiekiem napełniło mój umysł nowymi wątpliwościami. Co jeżeli nie był wariatem, ale debilem? Dostałem wiadomość z laboratorium. Nie udało się zidentyfikować proszku z miejsca zdarzenia. Musiałem udać się do najlepszego człowieka w wydziale narkotykowym. Z grama substancji potrafił wyczytać wszystko. Skąd pochodzi? Co jadł na śniadanie ten, który ją wyprodukował? I czy Korwin wejdzie do Sejmu? Tak naprawdę tego ostatniego nie potrafił, ale i tak był świetny. Chciałem się upewnić. Proszę. Przepraszam za ten bałagan. Chciałem wykonać parę doświadczeń. Niech pan siada. O co chodzi? Chciałbym, żeby coś pan dla mnie zidentyfikował. No wie pan, ja panu teraz w stanie nie jestem powiedzieć, co to jest. Że jak przetestujemy, co z tego wyjdzie. Jak? Rozpoznaje pan coś? Pana... Nie mam pojęcia, co to jest. Niestety nie mogę panu pomóc. No, jak pan wychodzi, to proszę nie zamykać drzwi. Kolejny ślepy trop. Została mi ostatnia szansa. Ostatnie miejsce do sprawdzenia. Dom zamordowanego. W komunikacji miejskiej ludzie patrzą się na siebie nienawistnie. Walczą o każdy skrawek wolnego miejsca, prą w kierunku drzwi, jak stado antylop przez rzekę pełną krokodyli. W mojej duszy rodzą się pytania. Czy zerwane zostały już ostatnie więzi społeczne? Gdzie podziała się ludzka godność i życzliwość? I najważniejsze, dlaczego do cholery nie pojechałem samochodem? Dokode hakubutsukan ga arimasu ka? Hakubutsukan wa hidari no arimasu. Arigato. Znowu się zepsuło. Pokaż mi to. Nie, czekaj, nie to zdjęcie. Max, dalej. Dalej, to nie te zdjęcia. Już, mam. Dobra, wracamy do sceny za 3, 2, 1. To chyba najbardziej misterna i nieprawdopodobna intryga, jakiej słyszałem. Naprawdę, zupełnie niespodziewana konkluzja. Pozostaje mi tylko pogratulować panu brawurowego pościgu i pomyślnego zakończenia sprawy. Napijmy się.
Napijmy się. Prowadzę. Jestem trzeźwy.